Jeżeli chodzi o obuwie i tutaj związek między innymi z uprawianiem sportu, czy w warunkach, w jakich biegamy, czy odpowiednie obuwie ma znaczenie, zdroworozsądkowo tak. To znaczy wiadomo, że im lepsza amortyzacja, tym mniejsze obciążenia przenoszone na staw, tym mniejsza szansa na uraz, ale uczciwie mówiąc, takich w pełni udowodnionych wpływów obuwia na rozwój choroby zwyrodnieniowej nie ma. Aczkolwiek zawsze zalecamy wygodne obuwie i przede wszystkim obuwie bezpieczne, obuwie takie, które jest dopasowane do kształtu stopy. Taka stopa przynosi lepiej obciążenia i przede wszystkim zabezpiecza nas przed zespołami przeciążeniowymi.